Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Mass Effecta Remasterka. Musimy iść do Rady chyba znowu. Ale bym pozwiedzał trochę. Nie skanowałem tutaj. Jakieś nowe gadki. Wymuszone powitanie. Człowieku, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy Metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Co zrobiła ta Asari, że się tak zdenerwowałeś? Zakłopotanie. Nie mogę powiedzieć więcej. To zbyt osobiste. Wystarczy, że skompromitowała mnie jako dyplomatę. Gdzie mogę znaleźć tę Metresę Asari? Jest po drugiej stronie mostu. Jej biuro łatwo zauważyć. Miłego dnia, człowieku. No przecież byłem u niej. A, to znowu ta ziemska istota. O co chodzi? Nic ciekawego. Do widzenia, ambasadorze. Tak, tak. Dobrego dnia, ziemska istoto. Kolega coś? Zaskoczone powitanie. Powróciłeś, człowieku. Szczere pytanie. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Widzę, że nic. Do widzenia, ambasadorze. Szczere pożegnanie. Miłego dnia, człowieku. Przyjemnego pobytu na Cytadeli. Tutaj zamknięte. Cóż tutaj nowego? O! Jest jakaś nowa akcja. Przepraszam, komandor Shepard? Mogę prosić na chwilę? Tata. Nazywam się Samesh Bhatia. Proszę mi wybaczyć, ale mam sprawę, z którą nie miałem do kogo się zwrócić. Co, żona ci zabili i nie chcą wydać z bok? Nie ma problemu. Co mogę dla pana zrobić? Moja żona była żołnierzem. Służyła w 212 na Eden Prime. Wystosowałem prośbę, by ciało mojej żony zostało mi zwrócone, jednak wojsko mi odmówiło. Dlaczego odmówili pańskiej prośbie? Musi istnieć jakiś powód. Nie wiem. Powiedzieli tylko, że nie mogą mi zwrócić ciała żony. Zajmiemy się tym. Człowiek zajmujący się moją sprawą to pan Bosker. Ostatnio widziałem go w ekskluzywnym barze, tam. Dziękuję za poświęcony mi czas. Chcę tylko, by moja żona miała stosowny pogrzeb i szacunek, na który zasługuje. Jak się da, to się zrobi. Jak to mówią. Pójdźmy zatem niezwłocznie. A tutaj nie ma jakiegoś opiekuna? Jest. Siema, opiekun. Tędy weszliśmy. Tutaj jest ten kolo. Zaraz z nim też pogadamy. Siema, urzędniku. Wielkie nieba, komandor Shepard. Wasze czyny zrobiły olbrzymie wrażenie na korpusie dyplomatycznym. I na mnie może mógłbym w czymś pomóc. A tak, pewien człowiek, Samesh Bhatia, nie może odzyskać zwłok żony. Ach, pan Bhatia. Dobry człowiek, ale ostatnio nie ma lekko. Chciałbym móc jakoś mu pomóc. Samesh Bhatia już zapewne opowiedział, że szeregowiec Nirali Bhatia zginęła na Eden Prime. Badamy dokładnie jej ciało. Ma obrażenia, które nie pasują do żadnej znanej nam broni. Nie obchodzi mnie, jak bardzo Get okaleczył ciało. Mąż chce je odzyskać. Nie przetrzymujemy ciała Nirali Bhatia bez powodu. Chcemy przeprowadzić ważne badania. Tak, dzięki testom lepiej poznamy uzbrojenie Getów i będziemy mogli skuteczniej się bronić. Nie chcę nikogo urazić, ale szeregowiec Bhatia może teraz ocalić więcej ludzi, niż gdy żyła.
to idziemy po czerwonemu, czyli... Kurde, jak to się nazywa? Renegacie. Wie pan, kim jestem. Jeżeli chcę mieć ciało Niralibati, zdobędę je. Komandorze, ja nie sądzę, żeby groźby były konieczne. Nawet jeśli zwłoki byłyby tu, w Cytadeli, to zaryzykowalibyście strzelaninę, żeby je zdobyć, komandorze? Miała na imię Niralibatia. Jeżeli zamierza pan ją pociąć, proszę o niej mówić po imieniu. Wygraliście, komandorze. Panu Bati potrafiłem odmówić, ale nie zamierzam sprzeciwiać się wam. Nie chcę kłopotów. Proszę przekazać Sameszowi, że przetransportujemy ciało na ziemię. Zajmę się tym osobiście. No, bo bym ci nosa rozkwasił. Dobra. Dyplomata. Z tą się da pogadać? Nasana? Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęta. Nie mam teraz czasu. Witam, komandorze. Podać coś? Żegnam. Na razie, komandorze. Serio? Szukacie informacji, komandorze? Dom Shairy? Kto to? Metresa. Zabawia klientów, którzy mogą sobie pozwolić na jej usługi. Większość dyplomatów i ambasadorów odwiedziło ją przy takiej czy innej okazji. To bardzo wpływowa dama. Cieszy się wielkim respektem miejscowych. Żegnam. Na razie, komandorze. Miłego dnia. Żegnam, witam. Skanuj. A ty co taka? Skradalne. Skradanie ci się załączyło. To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda, że tak mało ludzi tu bywa. Ty, Kolo, masz coś do pogadania? Shepard, co mogę teraz dla was zrobić? Opowiedz mi o śledztwie w sprawie Sarena. Przykro mi, komandorze. Nie mogę mówić o toczących się postępowaniach. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. To się wal. Paukerson. Tu nic nie ma, dobra. Ciekawe, czy jakbyśmy przyszli z Garusem, z nim pogadać, to by coś się zmieniło. Witam ponownie, komandorze. Są jakieś wieści? Przypomniałam panu Boskerowi, o co walczymy. Pańska żona zostanie przetransportowana do domu. Dziękuję. Wracam zatem do domu, by wszystko przygotować. Może teraz odzyskam spokój. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, komandorze. Ja. Trzeba odwiedzić tą fluksję jakąś. Mógłbym polecieć na skróty, ale dałoby się ten pomnik Kroganina oblukać? Jakoś go nie kojarzę. Z podstawowej wersji oczywiście. Często tam bywałem. Wtedy jeszcze nazywał się Archos. Tak, nie byłam tam, odkąd pięść przejął lokal. Tak to jest. Znikają dobre kluby, a pojawiają się... Tamtego zmasałem? Chyba ta. Ta rzeźba pokazuje, czym kiedyś byli Kroganie. Dumną i butną rasą. Teraz, kurwa, jesteśmy tylko oprychami do wynajęcia. Zapomnieliśmy o naszych korzeniach. Nie no, Wrex mnie rozpierdala. Witam w turystycznym terminalu Prezydium numer 3. Tutaj, w dzielnicy finansowej, firmy oferują różne dobra i usługi dla ekskluzywnej klienteli. Statua na wprost została postawiona, by uczcić pamięć żołnierzy krogańskich, którzy polegli podczas wojen Rakni. Po rebeliach krogańskich złożono petycję
by usunąć pomnik. Postulaty te zostały jednak odrzucone przez Radę. Opowiedz mi o rebeliach krogańskich. W uznaniu wysiłków Krogan, rasa ta otrzymała od Rady kilka nowych kolonii. Przez ponad 4 wieki Kroganie poszerzali swoje wpływy. Dzięki wyjątkowej płodności populacja tej rasy szybko rosła. W obliczu kryzysu rozpoczęli agresywną i gwałtowną kolonizację pobliskich światów, zamieszkałych przez inne gatunki. Tak rozpoczęły się rebelie krogańskie. Rada i zrzeszone w niej gatunki walczyły o kontrolę nad Kroganami. Udało im się tego dokonać dzięki Turianom. Użyliście Krogan, by zatrzymać Rakni. Następnie użyliście Turian, by powstrzymać Krogan. Kto zatem powstrzyma Turian? To pytanie wykracza poza parametry ustalone przez mój program. Turianie to rasa obecna w Radzie Cytadeli. Nie stanowią oni zagrożenia dla galaktycznego pokoju. Dlaczego Rada tak uparcie walczyła o zachowanie pomnika? Kroganie uratowali galaktykę przed zagrożeniem ze strony Rakni. Rada uznała, że ten fakt nie może pójść w zapomnienie. Ponadto Rada miała nadzieję, że zachowanie pomnika poprawi stosunki dyplomatyczne z Kroganami i pozwoli zakończyć rebelię. Niestety, Kroganie nie chcieli negocjować. Poddali się dopiero wtedy, gdy ich populacja oraz ojczyste planety zostały zmasakrowane przez Turian. O co chodziło w wojnach Rakni? 2200 standardowych lat temu anonimowi odkrywcy otworzyli przekaźniki masy prowadzące do systemów kontrolowanych przez Rakni. Rakni, inteligentna i bardzo agresywna rasa insektów, rozpoczęły podbój reszty galaktyki. Konflikt trwał niemal 3 wieki. Pojawienie się Krogan przeważyło losy wojny na korzyść Cytadeli. Wojska Krogan powstrzymały marsz Rakni i zmusiły je do odwrotu. Kroganie ruszyli w pogoń za uciekającymi flotami. Ich polowanie zakończyło się całkowitym wyginięciem wrogiej rasy. Czy zabicie wszystkich Rakni było konieczne? Tego typu ocena wykracza poza możliwości mojego oprogramowania. Na razie to wszystko. Dziękuję za skorzystanie z usług Aviny. Miłego dnia. Tata. Dziękujemy, dziękujemy. Dobra, wygląda, że zmasałem. Czy tutaj coś jest interesującego? A gdzie te schody prowadzą? O, proszę bardzo. Ale zajrzyjmy najpierw tutaj. Nie ma nic. Witaj, opiekunie. Tu jest ten idiota. Jest winda do Rady, ale tam się jeszcze nie wybioram. Wybieram, kurde. Co kolo? Wszystkie rasy sławią chwałę rozbudzaczy, którzy wprowadzili ich w stan oświecenia. Nie da się z tobą pogadać. Ciebie zmacałem do okręgów, okej. Okay. Gdzie ta fluksja jakaś? Biegaj szybciej, dziewczyno. Tylko się nie obraź, Frex, ale nie jesteś taki jak ci kroganie z opowiadań flotylli. Kiedy jesteś młody, szukasz każdej okazji do dania komuś w ryja. Kiedy się starzejesz, już wiesz, że najlepsze walki same znajdą ciebie. Złota myśl.
Okej. Do prezydium. Gdzie ja jestem? No i jak ci się podoba praca w Akademii? W porządku. Chociaż mamy dużo pracy. Nie mogę uwierzyć, że aż tylu ludzi przebywa w okręgach. To wyjątkowo... O! Dzień dobry. Panie opiekunie. Tak niebezpiecznie się o drzwi opierać, a jak ktoś będzie wychodził? Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. Protestujący Hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. Zespół archeologiczny zaapelował do przedstawicieli Hanarów w Cytadeli o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Koniec wiadomości. Gdzie ja teraz jestem? Tego zmocałem, czy to się strzelałem? Tak. Ale widzę tam wykrzyknik, że mam. Czyli jest jakieś zadanko. Też mogę z nią zagadać? Ulice aż huczą od plotek i opowieści o tym, jak załatwiliście pięść. Gratulacje! Jestem pewna, że maczał palce we wszystkich lokalnych ciemnych interesach. Może znaleźliście w jego biurze jakieś materiały na ten temat? Te dyski optyczne mogą zawierać informacje, których pani szuka. Macie dane samego pięści? Już czuję, że znajdę w nich grubszą aferę. Proszę, komandorze, to za fatygę. Jest mi pani winna o wiele więcej. Ile będzie warta moja dalsza współpraca? Na przykład wywiad po zakończeniu śledztwa? A dacie mi wyłączność? Nie porozmawiacie wcześniej z nikim innym? Jeżeli tak, z chęcią odpowiednio wynagrodzę waszą współpracę. Taki materiał jest wart każdej ceny. Teraz wybaczcie, ale chcę jak najszybciej sprawdzić zawartość tych dysków. Ojej, tak swoją drogą, kiedy ona miała czas te dyski wziąć? O, Flux. Słyszę, że dobra muza gra. No to chyba... Można potańczyć, mi się wydaje. Możliwe, ale nie gadałabym o tym głośno. Chyba, że chcesz trafić na jego listę osób do odstrzału. Słyszałam, że kilka ciał pochował pod sceną w Noże Chory. Byłby do tego zdolny. To wyjaśniałoby też ten uroczy swądzik. Jak się przebije, wszystko odbija normalnie. High-end. Dawno sam bym ją przyprowadził, gdyby tylko zechciała wrócić. Wiem. Gdy tylko się spotkamy, spróbuję przemówić jej do rozsądku. Uważaj, bo twoja siostra jest strasznie... Czyżby kolejne zadanie? Im mocniej będziesz naciskać, tym bardziej stanowczo będzie odmawiać. Tak, chyba masz rację. Dzięki, że mnie wysłuchałeś, Doran. Jestem trochę zajęta. Mogę coś dla was zrobić? O czym rozmawiałaś z tym Volusem? Z kim? Z Doranem? Oh, tak, sobie gadaliśmy o mojej siostrze. Pracowała dla niego, nim odeszła do... wybacz, pewnie nie chcecie wysłuchiwać o moich problemach. Chcę usłyszeć, co masz do powiedzenia. No, dobra. Chodzi o moją siostrę Jenę. Odeszła stąd i pracuje teraz w Noże Chory. Problem w tym, że tak naprawdę jest szpiclem dla SOC. Wiesz, tajniacy, podsłuchiwanie, obserwacja.
gdyby ktoś się dowiedział, co robi, zabiliby ją. I tak każdemu o tym rozpowiadasz, dlatego? Informator nie ma lekko. Też jej to mówiłam. Sama nie wiem. Czasem myślę, że siedzi tam tylko, żeby zrobić mi na złość. Wiesz może, kto jest jej kontaktem w SUC? Nie. To tajemnica. Kiedy ostatnio rozmawiałam z oficerem, usłyszałam, że dla jej dobra nie powinnam się wtrącać. Nora Hory to niebezpieczne miejsce. Może jej to uświadomię. Moglibyście? Byłoby super. Tylko nie mówcie, że ja was przysłałam. Powinnam wracać do pracy, nim szef się zorientuje. Powodzenia i dziękuję. Akurat całkiem przypadkowo do Nory Hory, czy jak to tam się to nazywa, wybieram. Bo tam powinien ten generał być. Witamy w klubie Flux. Jestem Doran. Mogę w czymś pomóc? To kasyno? Tak, między innymi. Może cię zainteresuje, że na górze mamy kilka stanowisk do gry w Kwazara. Spoko. Co możesz mi powiedzieć o siostrach, które dla ciebie pracują? Cóż, Jenna odeszła do pracy w Norze Chory. Teraz jej siostra Rita boi się o nią. W takim miejscu łatwo wpaść w kłopoty. Szanse na to, że Jenna zmieni zdanie, są niewielkie. Jest uparta. Jeśli zechciałaby wrócić, przyjąłbym ją w okamgnieniu. Klienci ją uwielbiali. Jesteś właścicielem? Właścicielem, kucharzem i barmanem. A jak mam nastrój, to nawet tancerzem. Może cię zainteresuje, że na górze mamy kilka stanowisk do gry w Kwazara. Mhm. Jestem ciekawy, jak on... Do widzenia. ...tańczy. Baw się dobrze w naszym klubie. Ta muzyka jest... ciekawa. Może kupię ten album i zabiorę na flotylę. W takich miejscach jest zawsze krogański wykidajło. Jakby to coś zmieniało. Bramkarz? Hej, fajnie zobaczyć jakąś inną ludzką mordę. Świetnie. Czekam na kogoś innego. To se czekaj. Kwazar o wysokie stawki, o niskie stawki. Opieku, no proszę bardzo. Przepraszam. Wszystkie już zebrałem? Nieźle. Podejrzany automat. Ktoś majstrował przy maszynie, by przelewała kredyty na prywatne konto. Już śledzę transakcję. Bardzo dobrze, śledź. Niskie stawki. A jak się w to gra? Graj w kawana. Aha, czyli to jest coś w tym stylu. Dobra. Raz wygrałem, to starczy. To dobrze pamiętam, że dało się potańczyć. Czy mi się wydaje? Czy to nie w tej części? Możliwe, że to w dwójce dopiero się dawało pogibać. Dobra, chciałbym jeszcze Norę odwiedzić. Ciekawe, jak tam kolega z paragonem odzyska towar, czy nie? Znaczy kasę za towar. Posłuchajmy. No mów coś. To
To najlepsze miejsce na kupno usprawnień w całej dzielnicy. Tata. Trzeba z generałem pogadać, z tą panienką i zobaczymy, co będzie. Co znowu? No nieźle. Pięść wie co i jak. Szkoda, że stał się zbyt zachłanny. O kuźwa, taka dupcia na wyjściu. Może usiądziemy, popatrzymy jak się giba. Zrelaksuj się. Takie to se. Wolałbym jak by na róże tańczyła. Jak w cyberpunku. Dobra, zrelaksowałem się. A co tu się dzieje? Jakieś trójkąciki? Mam tu sprawę do załatwienia, ale z kimś innym. Okej, mamy generała, ale to za chwilę. Pogadajmy z Harkinem. Czemu się opierdala? Odejdź. Pozwól mi pić w spokoju. Odejdź. Pozwól mi pić w spokoju. Myślałem, że coś więcej się uda. Chyba, że ja kogoś nie mam w składzie i on dlatego nie chce gadać. Dobra, Jenna, co tam z tobą? Do ciebie podejdę. Jak to za sekundę? Musimy pogadać o twojej pracy w SOC. Nie wiem, o czym mówisz. Niestety muszę teraz wracać do moich klientów. To nie jest gra, Jenna. Oni są niebezpieczni. Mówisz jak moja siostra. Dlaczego wszyscy się o mnie martwią? Potrafię o siebie zadbać. Muszę iść, nie jestem stripteaserką. Nie płacą mi za to, że stoję i ładnie wyglądam. Harda pluskwa. Jestem zajęta, obsłużą ci inne kelnerki. To żeśmy się nagadali? Dobra, idziemy. Generałem. Ludzki żołnierzyk, co? Pogadać. Nie teraz. Komandorze! Czego chcecie? Co pana martwi, generale? Widziałem w życiu masę paskudnych rzeczy. I tylko jedna kobieta w całej tej cholernej galaktyce pozwala mi o nich zapomnieć. I to ma być, kurwa, wielki turiański generał? Jakim cudem z nami wygraliście? Może i jestem pijany, kroganinie. Za to ty jesteś brzydki. Tylko, że ja jutro wytrzeźwieję. A teraz wynocha! No, chyba, że macie coś na to pieczenie, które wypala mi trzewia. Też mi, generał. Jaki przykład dajesz swoim podwładnym? Oddziały mogą mnie pocałować w mój skórzasty zad. Chciałem jedynie przejść na emeryturę i być z ukochaną. Posłuchajcie, komandorze. Doceniam to, że chcecie mi pomóc, ale marnujecie swój i mój czas. Wie pan, generale, wrogowi nie można ufać. Wrogowi? Ona sprawiała, że czułem spokój. A teraz co? Więc uważacie, że to takie proste, co? Wystarczy niby wziąć się w garść i zachowywać jak generał. Lepsze to niż siedzenie cały dzień na dupie. Ha! Święta racja, komandorze. Shaira warta jest zachodu. Nawet jeśli nie zechce do mnie wrócić. Czas na ciebie, generale. Dobra, pójdę do niej. Tylko wezmę zimny prysznic. Albo dwa. Jesteście bystrzy, żołnierzu. Nie chcecie zarobić paru kredytów?
Co mam zrobić? Jest taki jeden chłystek. Elkoriański dyplomata. Twierdzi, że Shaira zdradziła jego tajemnicę. Dlaczego miałby mówić coś takiego? Ja mu to powiedziałem. Byłem głupi, więc teraz musicie mu wyjaśnić, jak było naprawdę. Skąd pewność, że mi uwierzy? Dacie mu dowody, to chyba jasne, żołnierzu. Weźcie ten datapad. Zawiera prawdziwe źródło informacji. Powinien przekonać Elkorianina, żeby oczyścił Shaire z zarzutów. Jak ma na imię i gdzie go znajdę? Ten elkoriański dyplomata nazywa się Exeltan. Przesiaduje w ambasadach i narzeka na Shaire. Cóż, zdrowie żołnierzy, którzy zachowują się po żołniersku. Dziękuję, komandorze. Będą z was ludzie, a może nawet generał. No i proszę bardzo, się udało. Ale czemu ciebie się nie udało? Teraz jestem zajęta. Ktoś w drzwiach stoi i będą się zagadać. Czelik. No siema. Jeśli chcecie pogadać o Jenie, spotkajmy się w Akademii SOC. Do mnie mówisz? Odwalcie się! Nawet was nie znam. Cholerni przyjezdni. Zachowują się, jakby byli u siebie. A temu o co chodziło? Chyba warto się temu przyjrzeć. Ale muzyka, no. Dobra, to jeszcze bym do rady podskoczył. Zobaczymy, co tam nam powiedzą. Czy uwierzą, czy nie uwierzą. Ale to bym się telepnął w takim wypadku jakoś. Jak znajdę punkt szybkiej podróży, bo oczywiście jak potrzebuję, to nie znajdę, jak nie potrzebowałem, to co chwilę widziałem. Chyba na prawo coś było, czy nie? Serio, nic nie gada się? Dobra. To chyba prezydium, ambasada, nie? Wieża z Sadeli, o. Dotarłeś do wieży z Sadeli. O, tu jest wykrzyknik. Czemu ten admirał nie chce mi... Może muszę widmem być, żeby on... Zechciał. Chcę rozmawiać, komandorze. Dobra, muszę być widmem, żeby mi zlecił zadanie. Siema, kapitanie. Daj spokój. Udina właśnie przedstawia Radzie dowody Quarianki. Eden Prime był ważnym zwycięstwem. Nadajnik przybliżył nas o krok do odnalezienia kanału. I o krok bliżej do powrotu żniwiarzy. Chcieliście dowodu? Oto on. Dowody są niezbite, ambasadorze. Saren zostanie pozbawiony statusu widma i uczynimy co w naszej mocy, by odpowiedział za swoje zbrodnie. Poznaję drugi głos. Osobę, która mówi do Sarena. To matka Benezia. Kim ona jest? Matki to potężne Asari, które wkroczyły w ostatni etap swojego życia. Służą mojemu ludowi jako mentorzy i przewodnicy. Ich wiedza jest bezcenna. Matka Benezia jest potężną biotyczką. Ma wielu zwolenników. Będzie znaczącym sprzymierzeńcem Sarena. Bardziej interesują mnie żniwiarze. Co o nich wiemy?
Tylko to, co wyciągnięto z rdzeni pamięci getów. Żniwiarze byli starożytną rasą maszyn, która unicestwiła Protean. Później zniknęli. Gety wierzą, że żniwiarze są bogami, a Saren jest prorokiem wieszczącym ich przybycie. Uważamy, że kanał jest kluczem do ich powrotu. Saren go szuka i dlatego właśnie zaatakował Eden Prime. Czy my w ogóle wiemy, czym jest ten kanał? Saren wierzy, że może sprowadzić żniwiarzy. To wystarczająco zła informacja. Posłuchajcie własnych słów. Saren chce sprowadzić maszyny, które zniszczyły życie w galaktyce? To niemożliwe. Gdzie udali się żniwiarze? Dlaczego zniknęli? Dlaczego nie ma nawet śladu ich istnienia? Gdyby istnieli naprawdę, znaleźlibyśmy coś. Próbowałam ostrzec was przed Sarenem. Nie chcieliście mnie słuchać. Nie powtarzajcie tego błędu. To nie tak. Udowodniliście, że Saren zdradził Radę. Zgadzamy się, że wykorzystuje gety do odnalezienia kanału. Nie wiemy jednak po co. Żniwiarze to mit, komandorze. Kłamstwo, pod którym Saren kryje prawdziwe cele. Legenda, którą wykorzystuje, by nagiąć gety do swej woli. 50 000 lat temu żniwiarze zniszczyli całą galaktyczną cywilizację. Jeśli Saren odnajdzie kanał, wszystko się powtórzy. Saren jest zbuntowanym agentem, który salwuje się ucieczką. Nie posiada już statusu widma. Rada pozbawiła go pozycji. To nie wystarczy. Wiecie, że ukrywa się w trawersie. Wyślijcie tam flotę! Flota nie wytropi jednej osoby. Flota Cytadeli mogłaby zabezpieczyć cały rejon. Powstrzymać gety. Mogłaby też wywołać wojnę z systemami Terminusa. Nie damy się wciągnąć w galaktyczny konflikt z powodu kilkudziesięciu ludzkich kolonii. Ja mogę pokonać Sarena. Komandor ma rację. Istnieje sposób na powstrzymanie Sarena bez angażowania armii. Nie! Za wcześnie! Ludzkość nie jest gotowa na odpowiedzialność, która łączy się ze wstąpieniem do widm. Do widmem? Zmierzyłam się z Sarenem na Eden Prime i ujawniłam jego zdradę. To chyba wystarczy. Teraz będą migać, mrugać sobie oczami. Komandor Shepard, wystąp. Komandor Shepard, decyzją Rady nadajemy wam wszelką władzę i przywileje Wydziału Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Widma nie są szkoleni, lecz wybierani. Są zahartowani w ogniu walki. To ci, których czyny wyrastają ponad przeciętność. Widma stanowią pewien symbol. Są ucieleśnieniem odwagi, determinacji i samodzielności. Są prawą ręką Rady, narzędziem naszej woli. Na widmach spoczywa wielki ciężar. Są obrońcami pokoju w galaktyce. Pierwszą i ostatnią linią naszej obrony. Jesteście pierwszym człowiekiem wśród widm, komandorze. To wielki zaszczyt dla was i dla całej waszej rasy. To dla mnie zaszczyt. Wysyłamy was do trawersu za Sarenem. Macie prawo użyć wszelkich dostępnych środków w celu jego ujęcia lub likwidacji. Macie jakiś pomysł, gdzie go znaleźć? Wszystkie istotne dane przekażemy ambasadorowi Udinie. Spotkanie Rady zostaje zakończone. Gratulacje, komandorze. Przed nami mnóstwo pracy, Shepard. Będziecie potrzebować statku, załogi i zaopatrzenia. Teraz wszyscy dostaniecie specjalny sprzęt i przejdziecie szkolenie. Powinniście udać się do Akademii SOC i porozmawiać tam z oficerem zajmującym się widmami. Anderson, chodź ze mną. Przyda się pana pomoc. Jej, jestem widmem. Kutas nawet ci nie podziękował. Nic dziwnego. A czego się spodziewałaś po polityku? Chodźmy. Jestem zaraz za tobą, Shepard.
blokowano talent szkolenie widma. Pięknie. Ciekawe, czy Turianie sami wpadli na pomysł użycia genofagium, czy namówiła ich do tego Rada? 300 lat temu gety wyrzuciły nas z rodzinnego świata. Prosiliśmy Radę, by załatwiła syntetyki, ale ignorowała nasze błagania. Gdyby kurwa posłuchali, nie byłoby nas tutaj. Kurwa, Wrex, jesteś boski. Okej. Okay. Jesteśmy widmem. Fajny odcinek, mi się wydaje, że się udał. Więc można zakończyć w tym momencie. W następnym odcinku pójdę po wyposażenie dla widma. Pewnie jakąś zbroję dostanę. Jakąś broń fajną. Pokończymy sprawy, które możemy w Cytadeli i wyruszymy w kosmos. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne niebawem. Jeszcze raz dzięki, hej.